Dzień dobry. Witam serdecznie w Zielonej Rozmowie Małgorzaty Tracz. Wspólnie z moimi gośćmi rozmawiam o polityce, bieżących wydarzeniach i zielonych postulatach. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Państwu. Witam w podcaście Zielona Rozmowa Małgorzaty Tracz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o drzewach, a konkretnie o tym, jakich potrzebujemy zmian prawnych, żeby lepiej chronić drzewa w naszych gminach. No, wszyscy wiemy, że drzewa pełnią ważne funkcje ekosystemowe. Pamiętamy lex szyżko, które spowodowało znaczne obniżenie ochrony drzew w gminach, więc dzisiaj porozmawiamy jak te drzewa lepiej chronić. I razem ze mną są ekspertki w tym temacie, moje gościnie, pani Sabina Lubaczewska z Fundacji Ekorozwoju oraz pani Mecenas Magdalena Bar, autorka założeń do projektu ustawy właśnie o zmianie dotyczącej lepszej ochrony drzew, o, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi, że będziemy o tym rozmawiać, bo to bardzo gorący temat. Dzień dobry, również witam Państwa serdecznie i mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś więcej o tym, jak te drzewa od strony, używając instrumentów prawnych, możemy chronić. Od kilku lat współpracujemy właśnie z panią Sabiną Lubaczewską i z panią Magdaleną Bar na temat tego, jakie wprowadzić zmiany dotyczące ochrony drzew. Tutaj ogromną pracę wykonała Fundacja Ekorozwoju, wiele różnych stowarzyszeń, też tak zwana sieć. Przyjaciół drzew. Już w poprzedniej kadencji parlamentu mieliśmy posiedzenia zespołu do spraw energii, klimatu i środowiska, poświęcone właśnie tym koniecznym zmianom dotyczącym ustawy o ochronie przyrody i, i też innych ustaw, które definiują to, jak chronimy nasze drzewa ale wraz z nową kadencją te prace nasze na nowo, na nowo ruszyły. Przeanalizowaliśmy szereg uwag po takich konsultacjach społecznych dotyczących właśnie tych założeń zmian, zmian ustawowych. I w kwietniu mieliśmy posiedzenie zespołu Przyjaciół Drzew. To jest parlamentarny zespół, który założyłam, któremu też przewodniczę. I na tym zespole przez prawie trzy godziny właśnie dyskutowaliśmy o tym, Jakie te zmiany wprowadzać? Przy czym to była rozmowa już o konkretnych zapisach prawnych z konkretnym uzasadnieniem. Też taką wagą tego parlamentarnego zespołu przyjaciół drzew jest to, że dyskusja jest bardzo merytoryczna. To, to nie jest to, co czasami widzimy na sali sejmowej, gdzie wypowiedzi posłów, posłanek są bardzo emocjonalne i, i nastawione jakby właśnie na wzbudzenie odpowiednich emocji. My podczas posiedzenia zespołu dyskutowaliśmy bardzo merytorycznie. A razem z nami dyskutowało wielu ekspertów, nie tylko właśnie z Fundacji Ekorozwoju, ale także z Federacji Arborystów Polskich, z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, z miejskich zarządów zieleni, a także wielu stowarzyszeń, które statutowo zajmują się ochroną drzew. I takim efektem tych naszych prac były właśnie uwagi. Zaproponowane do, do poszczególnych zapisów, zmian legislacyjnych, które, które proponujemy. I, I mam nadzieję, że te prace jakby pójdą dalej. Też współpracujemy tutaj z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, które pracuje nad, nad zmianami ustawowymi i, i chętnie, chętnie jakby też te nasze uwagi, propozycje rozważa. Ale też mieliśmy trochę zamoty, jeśli chodzi o nazwę zespołu, bo nazwa zespołu, tak jak wspomniałam, jest Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew. Wzbudził on wiele śmiechów, chichów, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej, a tymczasem to było takie nawiązanie, taka też była moja intencja, żeby nawiązać właśnie do wielkiej, ogólnopolskiej sieci Przyjaciół Drzew, która zrzesza i samorządowców, i organizacje pozarządowe, i po prostu ludzi, którzy na rzecz drzew działają i wspólnie wypracowują różnego rodzaju propozycje prawne i też tak na co dzień o te, o te drzewa dbają. I tutaj chciałabym, Sabino, żebyś trochę więcej o tej Sieci Przyjaciół Drzew powiedziała. Sieć Przyjaciół Drzew to <laughs> taka nieformalna. Y Struktura, którą od lat jako Fundacja, jako rozwoju wspieramy. Wspieramy w ten sposób, że pozwalamy osobom się spotykać na regularnie organizowanym forum Przyjaciół Drzew, gdzie kilkaset osób się zjeżdża i dyskutuje, realizujemy różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, przygotowujemy materiały, wspieramy ludzi w ich działaniach na rzecz drzew, a działania są szerokie bardzo od takich interwencyjnych przez edukacyjne i bardziej systemowe. Dlaczego zajęliśmy się w ogóle problematyką zmian prawnych i dlaczego to wybrzmiało? Wybrzmiało to właśnie dlatego, że działacze i aktywiści zajmujący się drzewami do nas dzwonili, że nie mogą wielu rzeczy zrobić, że nie mogą się dowiedzieć czegoś konkretnie, albo nie mogą wziąć udziału wtedy, kiedy chcieliby w jakimś postępowaniu, bo na przykład są osobą fizyczną albo jakąś nieformalną grupą, która nie ma uprawnień takich czy innych. Myśmy wszystkie te zbierali uwagi, informacje od tych ludzi i stwierdziliśmy, że oczywiście, praca u podstaw, edukacja, opracowywanie standardów ochrony drzew, różnego rodzaju literatura popularyzująca i najnowszą wiedzę o ochronie drzew to ważne rzeczy, ale jeśli my nie sięgniemy do podstaw i nie zmienimy tego, co nie działa w Polsce, czyli nie działa do końca prawo. To po prostu wiele drzew będzie niszczonych, wiele drzew będzie wciąż traktowanych bardzo źle, zupełnie przypadkowo i, i, i czasami zupełnie niecelowo, ale jednakowoż jest bardzo źle traktowanych, a drzewa, które są źle potraktowane, czyli na przykład którym to drzewom uszkodzono korzenie w czasie budowy, one w przyszłości stanowią zagrożenie dla nas ludzi, dla ludzi, którzy w ich otoczeniu po prostu żyją, przemieszczają się i, i ten temat jest bardzo ważny, i chciałabym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Zależy nam na ochronie drzew, zależy nam na ochronie zielonej infrastruktury. Nie po to tylko i wyłącznie, żeby było ładnie i zielono, ale po to, żeby drzewa nie stanowiły dla nas ludzi zagrożenia i żebyśmy my mogli z obecności tych drzew czerpać korzyści, a one są wielorakie. I teraz w czasie. Tych upalnych dni, my to na pewno czujemy i nawet przez chwilę się nie zastanawiamy, ani nawet nie, nie wątpimy w to, że drzewa dają nam ochłodę, cień i pozwalają nam normalnie w miastach funkcjonować. Także to tytułem wstępu, i, i, i tak jak wspomnę, no, no po prostu w sieci przyjaciół drzew jest już bardzo dużo grup formalnych, nieformalnych, organizacji pozarządowych, indywidualnych osób, którym na losie drzew zależy, to jest silny. Y, silny ruch społeczny i y, on żąda zmian w tym zakresie. Faktycznie w Polsce to tak gołym okiem widać, że w Polsce jest coraz więcej osób, które angażują się w ochronę przyrody, a, a te drzewa w miastach są też czymś, co bezpośrednio ich dotyczy i, i też wzrasta, między innymi dzięki właśnie działaniom edukacyjnym, czy Fundacji Ekorozwoju, czy wielu innych takich stowarzyszeń, czy właśnie sieci przyjaciół drzew, wzrasta ta świadomość, jak ważną rolę drzewa pełnią w ekosystemie. Też dużo mówi się o pomnikach przyrody. W Polsce rekordy popularności, mam wrażenie, bije konkurs na Europejskie Drzewo Roku, i już trzeci raz pod rząd właśnie tym Europejskim Drzewem Roku zostało Drzewo z Polski to myślę zaangażowanie wielu, wielu organizacji, ale nawet taki popularny profil w social mediach, Make Life Harder, bardzo mocno ten konkurs, ten konkurs promuje. Z czego to wynika, to, to zainteresowanie ludzi pomnikami przyrody? Czy to jest też tak, że my w Polsce mamy więcej tych pomników przyrody, tych pięknych, starych drzew, drzew, drzew seniorów, niż inne kraje europejskie? Skąd się u nas bierze zainteresowanie tymi drzewami? Żywami. To jest fenomen w gruncie rzeczy, ponieważ w Polsce mamy dość słabe przepisy prawa ogólnie chroniące drzewa, o tym będziemy w szczegółach mówić za chwilę. Natomiast mamy coś zjawiskowego w skali europejskiej wyróżniającego się. Mamy szczególną formę ochrony przyrody, pomnik przyrody, którą to formą ochrony przyrody można obejmować drzewa, aleje szpalery drzew. I to jest coś, co nie występuje na przykład w systemie prawnym brytyjskim, ani niemieckim, choć tam te kraje kojarzymy z obecności dużych, starych, sędziwych drzew, także drzew weterańskich, czyli takich troszkę można powiedzieć okaleczonych, dziwnych, niekoniecznie w najlepszej kondycji, ale jednak ważnych z różnych innych względów. A w Polsce mamy pomniki przyrody i faktycznie jest to forma ochrony przyrody, Którą wyróżnia się drzewa o szczególnych wartościach. To są drzewa, które osiągnęły pewne wymiary, ale to są też drzewa, które są z jakichś innych powodów cenne. I ostatnio możemy sobie nawet zauważyć coś takiego, że wzrasta zainteresowanie turystyką, taką pomnikową, że ludzie po prostu, jak trichanterzy, jeżdżą, robią zdjęcia, fotografują, mierzą. To jest świetna zabawa, ale to jest też świetne promowanie. Tego, że potrzebujemy w naszym otoczeniu i w ekosystemie drzew również bardzo starych, naprawdę starych, które ulegają powolnemu zamieraniu, które pewnie w, w którymś tam momencie będą drzewami martwymi, ale wciąż będą żywymi, bo będą dawały schronienie dla setek gatunków i kręgowców, i bezkręgowców wszelkich form życia grzybów, kolonii różnych gatunków, o których nawet istnienia nie mamy pojęcia, bo na ogół o tym nie myślimy. No i, i, i to jest świetne, i czy my tych drzew w Polsce mamy więcej? Okazuje się, że nie, bo nie dorównujemy w tych statystykach na przykład faktycznie Wielkiej Brytanii, która tych drzew starych w krajobrazie ma bardzo dużo i jest do nich bardzo mocno przywiązana. Natomiast mamy wyjątkowe drzewa też w lasach, to, to trzeba podkreślić, stareńkie, wielkie, które osiągnęły gigantyczne wymiary i warto o nich pamiętać i warto je obejmować ochroną przyrody. A pomnikiem przyrody można tą formą ochrony przyrody można obejmować drzewa i na terenach prywatnych, i na terenach publicznych, i w lasach państwowych. I my, jako Fundacja Eko Rozwoju wraz z siecią przyjaciół drzew zachęcamy osoby do tego, żeby takie pomniki, takie drzewa spektakularne w swoim krajobrazie znajdować i składać wnioski do gmin o uchwalenie takiej formy ochrony przyrody. To jest bardzo cenne, bo to naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, pokazuje ludziom, że nie tylko takie idealne drzewa równorosnące w wieku lat, tam od 20 do 50, są ważne, ale ważne są też star starcy. Temat sędziwych drzew rzeczywiście często przebijał się podczas naszych parlamentarnych spotkań w ramach zespołu, czy poprzedniej kadencji, czy teraz zespołu przyjaciół drzew, ale to nie był jedyny temat, bo tych postulatów zgłaszanych przez osoby, które uczestniczyły w spotkaniu, czy to z organizacji pozarządowych, czy z instytucji państwowych, samorządowych, było znacznie więcej. Magda, czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego w ogóle potrzebna jest rewizja przepisów dotyczących ochrony drzew? Jasne. Rzeczywiście, tak jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiła Sabina, o tej sieci przyjaciół drzew, faktycznie w pewnym momencie powstała jakaś masa krytyczna i jakieś zainteresowanie społeczne na tyle duże tematem prawnej ochrony drzew, że podjęta została inicjatywa, którą prowadzimy zresztą już chyba od nie wiem, dwóch lat czy, czy trzech, dotycząca tego, żeby spróbować. Poprawić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony drzew. Dlaczego jest to potrzebne? Gdybym miała powiedzieć jednym zdaniem, to oczywiście byłoby to, bo to, co jest, nie wystarcza, bo mamy wiele takich problemów, które dla rozwiązania których obecnie obowiązujące przepisy nie są wystarczające. I chociażby można tutaj wspomnieć um, kwestię wydawania zezwoleń na usunięcie drzew. Owszem, mamy coś takiego w obecnym prawie, jak zezwolenia na usunięcie drzew, tam jest szereg zwolnień od tego obowiązku uzyskania zezwolenia, ale generalnie takie zezwolenie jest wymagane. Natomiast co z tego, jeśli przepisy ustawy o ochronie przyrody, która to reguluje, w zasadzie nie dają organom administracji odpowiedzialnym za te zezwolenia żadnych kryteriów, jak one powinny, na jakich podstawach czy na jakich, na czym powinny się opierać. Mówiąc, czy drzewo można usunąć, czy nie, decydując na ten temat. Przepisy są niewystarczające i owszem, zdarzają się. To znaczy, efekt tego jest taki, że większość wniosków składanych o zezwolenie na usunięcie drzewa jest rozpatrywanych pozytywnie dla wnioskodawcy, w tym sensie, że to zezwolenie jest wydawane. A to dlatego, że nie ma kryteriów i organy administracji nie mają dobrych podstaw prawnych do tego, aby takiego zezwolenia odmówić. Muszą się opierać na takich bardzo ogólnych przepisach, łącznie z konstytucją wręcz i, i, i takimi, takich ogólnych przepisach dotyczących obowiązku ochrony przyrody, natomiast nie ma tam konkretów. W związku z tym nawet jeśli ten urzędnik widziałby, że potrzebne, znaczy, że zasadne byłoby wydanie decyzji odmownej, to no, nie jest to dla niego łatwe, bo jak wiemy, co do zasady, powinny, organy administracji powinny rozstrzygać na korzyść wnioskodawców, chyba że ustawa im mówi, z jakich przyczyn mogą takiej zgody odmówić. Więc to chociażby to. Drugie, kwestia ochrony koron i drzew i ochrony korzeni drzew. Owszem, mamy pewne przepisy, które mówią o tym, że nie wolno ucinać więcej niż 30% korony drzew, ale co z tego, kiedy nikt za bardzo nie wie, jak to liczyć. Kiedy już dojdzie co do czego, że takie drzewo zostanie okazane, Leczone w jakiś sposób, to po pierwsze są wątpliwości, czy to jest na pewno 30%, i też przechodziliśmy tutaj różne postępowania wspólnie z fundacją, gdzie to nie, no nie dawało dobrych rezultatów, to całe te, te wyliczenia. Po drugie, ci, którzy dokonują cięć obecnie, poza pewnymi nielicznymi przypadkami, nie są zobowiązani do sporządzania dokumentacji z tych swoich, chociażby fotograficznej, z tych przeprowadzonych prac, więc też nie ma potem. Materiału dowodowego dla tych organów administracji, aby one mogły stwierdzić, czy było to cięcie zgodne z prawem, czy nie. Dalej, ochrona korzeni. Tutaj już nawet w samej definicji drzewa brakuje korzeni, w związku z czym tru, trudne jest egzekwowanie tej ochrony. Kwestia jeszcze jedna, którą tu chciałam wspomnieć, to jest to, no, zaczęliśmy od tego, że społeczeństwo się interesuje drzewami. Ale to społeczeństwo obecnie nie ma praktycznie żadnych praw, jeśli chodzi o włączanie się i ewentualne sprzeciwianie się takim lekką ręką wydawanym zezwoleniom na usuwanie drzew. Więc to też chcemy zmienić. Nie znaczy, że każdy będzie się mógł odwołać, bo to też nie o to chodzi, to jeszcze o rozwiązaniach będziemy za chwilę mówić, ale, ale generalnie to uspołecznienie też chcemy zmienić, więc bo, bo jest to obecnie problemem. Także to tak w skrócie tam jeszcze pewnie więcej rzeczy można by wskazywać, natomiast to jest to, co myślę, że jest najważniejsze. To rzeczywiście tych problemów zdefiniowanych przez różne środowiska, które zajmują się ochroną drzew, było całe multum, no i też te środowiska pracowały nad konkretnymi rozwiązaniami. Sabina, Wy jako Fundacja Ekorozwoju, Eko też Sieć Przyjaciół Drzew, no ten proces w jakiś sposób koordynowaliście, byliście jego częścią, ale powiedz, kto w tych, w ale powiedz proszę, kto w opracowywaniu tych rozwiązań uczestniczył. Faktycznie chcieliśmy od początku zadbać o to, żeby jak najwięcej osób włączyć do procesu na różnych etapach, czy to w, w, szerzej gdzieś na debatach obywatelskich, które organizowaliśmy. Zapraszaliśmy też do pracy takiej e, mrówczej e, w grupach roboczych, e, w różnych formułach. Jeśli kogoś zapomnę w, w wymienić, to bardzo przepraszam, ale faktycznie tych podmiotów i osób zaangażowanych w proces było bardzo dużo. Czerpaliśmy bardzo mocno z wiedzy Instytutu Drzewa, Federacji Arborystów Polskich, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Zarządy Zieleni, chociażby z Wrocławia, z Poznania, z Krakowa, pra Praktycy i Pragmatycy przecież, Stowarzyszenia Architektury krajobrazu. Także. To jakby proces trwał, kolejne podmioty się włączały do tego procesu, i naprawdę nie jest to jak gdyby tylko i wyłącznie nasz Fundację Ekorozwoju pomysł, natomiast my jakby proces prowadziliśmy też dzięki temu, że współpracujemy z Mezenas Bar, która jakby pieczę taką formalną nad nami trzymała. No to sporo tęgich głów eksperckich pracowało nad konkretnymi merytorycznymi rozwiązaniami. I przejdźmy zatem do przedstawienia tych rozwiązań. Magda, bardzo proszę ciebie o to. Rzeczywiście tak. Ja jeszcze tylko może powiem, że my mamy gotowy nie tyle nawet założenia ustawy, my mamy gotowy już po prostu projekt ustawy. On jest umieszczony na, na stronie Fundacji Rozwoju w takich częściach, żeby łatwiej to było przeczytać, ale to są generalnie już propozycje. Takich bardzo konkretnych, nie że ogólnie trzeba zmienić coś na temat pozwoleń, tylko po prostu bardzo konkretne e, propozycje nowych przepisów. E, I jak te rozwiązania wyglądają? To, co mi osobiście e, pewnie z racji mojego zawodu e, najbardziej leżało na sercu, to jest ta kwestia procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzewa. Czyli chcemy tutaj wprowadzić, e, proponujemy taką, e, taką hierarchię postępowania z drzewami. To, to też gdzieś tam w tym projekcie się pojawia, że w pierwszej kolejności. E, jeżeli jakieś drzewo nie wiem, stoi nam na drodze z jakiegokolwiek powodu, to w pierwszej kolejności powinniśmy się starać je zachować. W kolejnej, jakby, jeżeli to się nie uda, to rzeczywiście można przejść do. Procedury wydawania zezwoleń, natomiast ta procedura też będzie w jakiś taki sposób złożona. To znaczy, po pierwsze, w samym wniosku już o wydanie zezwolenia, ten wnioskodawca będzie musiał wykazać nie tylko dlaczego chce to drzewo wyciąć, ale też będzie musiał wykazać, że dla zrealizowania celu, który on sobie stawia, dla wycięcia tego drzewa, nie ma rzeczywiście innych alternatywnych rozwiązań. Czyli jeśli celem jest budowa czegoś, to musiałby wskazać że faktycznie do budowy tego jest konieczne wydanie tego zezwolenia, usunięcie tego drzewa. Jeśli to drzewo jest zagrażać bezpieczeństwu, jego zdaniem, to po pierwsze musi to wykazać, że tak jest, ale po drugie też wskazać, że rzeczywiście nie da się nic zrobić, aby to niebezpieczeństwo odwrócić w inny sposób, na przykład przez zastosowanie jakichś środków, jakichś, nie wiem, podpórek chociażby pod gałąź drzewa, która, się, która opada. I organy administracji, które to, które takie zezwolenie będą wydawać, będą musiały te kwestie weryfikować. Czy nie ma innych rozwiązań? Związań, czy rzeczywiście to jest konieczne? No i jeśli dopiero, jeśli stwierdzą, że tak, to wtedy takie zezwolenie będą, będą wydawały. Dalej, jeśli chodzi o ochronę korony i ochronę korzeni, to to, gdzie rzeczywiście największy wkład taki merytoryczny miały te wspomniane przez Sabinę organizacje, bo to ile gałęzi pozwalamy wyciąć w danym momencie, jak grubych i tak dalej, no to to były bardzo żywe dyskusje właśnie specjalistów, arborystów i, i innych ekspertów. I rzeczywiście wprowadzamy tam przepisy nie takie proste 30%, znaczy nie takie jakby trudne do egzekwowania te 30%, tylko mówimy tyle gałęzi o takich średnicach czy o takich obwodach można naraz na uciąć drzewu i to też jest uzależnione od obwodu tego drzewa e, od jego wręcz gatunku e, i jest to tam dokładnie w ustawie rozpisane. Ochrona korzeni. Wpisujemy przede wszystkim korzenie do samej definicji drzewa, bo obecnie mamy definicję drzewa, tylko jakimś cudem zapomniano, że drzewo ma też korzenie i tam się wymienia, że drzewo to jest tam roślina bla bla, bla z koroną z pniem i tak dalej. Natomiast nie ma mowy o korzeniach, więc to, to po pierwsze, ale to jest jakby uboczna rzecz, znaczy jakby nie najważniejsza rzecz, to ta definicja nie jest tutaj najważniejszą rzeczą, przede wszystkim też wprowadzamy przepisy merytoryczne, które mówią o tym, czego nie wolno robić w strefie ochrony korzeni, bo też taką, takie pojęcie tam wprowadzamy, że nie wolno tam kopać, nie wiem, uszkadzać tych korzeni i tak dalej, do tego to zmierza. Chcemy wrócić, następnie chcemy wrócić do urealnienia czy jakby podwyższenia do stanu dawniej przed Leks obowiązującego, jeśli chodzi o opłaty za usunięcie drzewa. Te opłaty pozostaną, natomiast, natomiast po prostu chcemy, żeby one były wyższe i żeby one rzeczywiście stanowiły dla takiego inwestora chociażby jakiś taki na tyle poważny. Problem, żeby on się zastanowił, czemu na pewno się opłaca to drzewo wyciąć. Tutaj od razu może uspokoję, że dla osób fizycznych pozostawiamy zgłoszenia, bo to jest takie często, czy nie, osoby fizyczne dalej będą mogły wycinać drzewa na zgłoszenia, choć tam też pewne, pewne zmiany proponujemy, ale to nie chcę w takie szczegóły wchodzić. Dalej proponujemy uspołecznienie tego procesu i to ma polegać na takim rozwiązaniu, po pierwsze, że organ, który prowadzi postępowanie w sprawie wydania zezwolenia, będzie musiał zawiadomić o tym mailowo. Organizacje ekologiczne, które się zgłoszą. Tam też jest taki system, że organizacje, które są zainteresowane uzyskiwaniem takich informacji, będą musiały corocznie się zameldować w tym organie, mówiąc, że są zainteresowane. I wtedy sobie taki urzędnik robi listę mailingową i mailem jednym będzie wysyłać do tych wszystkich organizacji, że prowadzimy postępowanie, bo to da tym organizacjom możliwość włączenia się do postępowania, żeby mogły tam działać na prawach strony i po pierwsze uczestniczyć w postępowaniu, potem ewentualnie się od takich. Jego zezwolenia odwołać. I po drugie, co do niektórych drzew, takich rzeczywiście tam przekraczających pewne obwody, chcemy, proponujemy tutaj wprowadzenie procedury udziału społeczeństwa, takiej samej, jak jest przy decyzjach środowiskowych. Nie robimy tego do wszystkich drzew, bo tego byłoby po prostu za dużo i organy byłyby tym przy, przytłoczone. Ale tam dajemy pewne e, obwody drzew, powyżej po przekroczeniu których ten udział społeczeństwa będzie miał e, zastosowanie. No, i dalej, co tam jeszcze? Wprowadzamy, znaczy troszkę weryfikujemy listę zwolnień z opłat i zwolnień z uzyskiwania zezwoleń, bo teraz te listy są bardzo długie, to tam troszeczkę proponujemy je skrócić. I jeszcze takie jedno rozwiązanie, które bym tutaj wspomniała, znaczy ich jest więcej, ale generalnie taka jedna ciekawostka, która, której początkowo nie mieliśmy w tym projekcie, ale ono się pojawiło na skutek właśnie konsultacji z jesieni, czy tam zimy e, ubiegłego roku. To jest takie, takie uprawnienie dla organów gminy, aby one mogły wstrzymać. Prowadzenie prac prowadzonych z naruszeniem ustawy. Czyli jeżeli widać, że prowadzona jest na przykład budowa, w której uszkadzane są korzenie, to organ gminy będzie mógł nie tylko skontrolować, co może teraz i w zasadzie no, zastanowić się, czy może kary nałożyć, tylko będzie mógł wydać taki tymczasowy środek wstrzymania prac i doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Myślę, że to wiele gmin, takich, które rzeczywiście chcą chronić drzewa, powinno ucieszyć. To tak w skrócie, oczywiście nie można by o tym długo mówić, no ale żeby dać taki ogólny ogląd słuchaczom. Dziękuję Magda za przedstawienie tych właśnie konkretnych propozycji rozwiązań, to już Proces tak naprawdę wieloletni, proces konsultacji prowadzony zarówno z ekspertami od drzew, a także i z samorządowcami, bo pamiętacie, że na tych naszych posiedzeniach zespołu bardzo ważny głos, czy, czy w procesie konsultacji, to był głos właśnie. Samorządowców, i, i cieszę się, że takie rozwiązania udało się wypracować. Te rozwiązania są też dostępne na stronie Fundacji Ekorozwoju. Drodzy Państwo, możecie w, w, opisie, w opisie naszego podcastu zerknąć sobie na link i, i dokładnie to posprawdzać. To, co jest ważne, to nie tylko my podejmujemy te prace dotyczące zmiany. Przepisów, które mają chronić drzewa, ale takie prace rozpoczęło też Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zajmują się tym różne departamenty, zarówno Departament Polityki Miejskiej i Adaptacji do Zmian Klimatu, ale także wiceminister Dorożała prowadzi tego typu konsultacje. Ja jestem po rozmowie z ministerstwami, też, też w niektórych spotkaniach uczestniczyłam i wiem, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska bardzo poważnie rozważa te poprawki zaproponowane właśnie przez sieć przyjaciół drzew i zaprezentowane podczas, podczas prac mojego zespołu parlamentarnego. Przyjaciół drzew. Także jesteśmy tu z Ministerstwem w kontakcie i mam nadzieję, że ten projekt, te, te założenia, a jednocześnie też i praktycznie gotowy projekt ustawy w tej materii, będzie uwzględniony przez Ministerstwo Środowiska i w tym proponowanym przez nich projekcie te rozwiązania się znajdą. Mogę zadeklarować, że te poprawki czy te zmiany legislacyjne nie znikną gdzieś w próżni. No, liczę tutaj na dobrą współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w tym zakresie. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Rozmawiała ze mną Sabina Lubaczewska z Fundacji Ekorozwoju oraz mecenas Magdalena Bar z kancelarii Jędrośka Jerzmański Bar. Dzięki za, za tę rozmowę. Dziękuję także Państwu, moim słuchaczom i słuchaczkom, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do zapoznania się z tymi zmianami prawnymi, które będą w opisie odcinka, i oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Zielonej Rozmowy. Do usłyszenia!